Sportowym wydarzeniem niedzieli w kraju są lekkoatletyczne zawody na stadionie Skry w Warszawie o memoriał Janusza Kosocińskiego. Zainteresowanie kilkutysięcznej publiczności skupione jest na skoku o tyczce, w którym startuje znakomity Siergiej Bubka. W oglądanym przez nas skoku mistrz świata i mistrz olimpijski, wielokrotny rekordzista świata, pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 m 60 cm. Ciekawie zapowiada się rywalizacja Bubki z Mirosławem Chmarą. W tym właśnie skoku Polak w pierwszej próbie pokonał 5 metrów 75 centymetrów. W skoku wzwyż warszawska publiczność, poza oczywiście krajową czołówką, ogląda m.in. dwóch znakomitych skoczków z Republiki Federalnej Niemiec. Dietmara Meggenburga, to on właśnie, i Carlo Trenharta. A to bieg na 110 metrów przez płotki. Na torze czwartym wystartował Tomasz Nagórka, faworyt tej konkurencji. Przed kilkoma dniami w Sofii wyrównał rekord Polski 13,53 sekundy. Nagórka dość pewnie prowadzi, wygrywa w czasie 13,55, to jeszcze czas nieoficjalny. Część zawodów ze Skry transmitowaliśmy, dalszą ich część pokażemy w sportowej niedzieli o 21:35. W Warszawie zakończyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w pięcioboju nowoczesnym kobiet. Ostatnia konkurencja, jazda konna, przyniosła dużo emocji. Nowy regulamin, wyższe przeszkody, nie najlepsze konie. Wszystko to sprawiło, że tylko jedna zawodniczka uzyskała maksymalną liczbę punktów 1100. Była nią aktualna mistrzyni świata i Europy Dorota Idzi, która tym samym potwierdziła swą mistrzowską klasę. Drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji zajęła Iwona Dąbrowska, a trzecie Andrea Tulok z Węgier. Polki wygrały także zespołowo. Drugie miejsce zajęły Rosjanki, a trzecie Węgierki. Bardzo dobrą obsadę ma rozpoczęty dziś w Wyszkowie 38. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Sztandaru Młodych, wiodący drogami Mazowsza. Poza czołowymi kolarzami amatorami z kraju, na starcie stanęło kilka ekip z zagranicy, wśród nich silny zespół Niemieckiej Republiki Demokratycznej z Bodenem oraz mistrzami olimpijskimi w jeździe drużynowej Kummerem i Landsmanem. Pierwszy etap, liczący 176 km, wygrał Dariusz Wojciechowski z Legii, wyprzedzając Andrzeja Sypytkowskiego i Krystiana Zajdela. Wyścig zakończy się w czwartek w Ciechanowie. Znakomitą formę zaprezentowali piłkarze Danii podczas międzynarodowego turnieju w Kopenhadze, zorganizowanego z okazji stulecia duńskiej piłki nożnej. W dzisiejszym finałowym meczu Duńczycy pokonali reprezentację Brazylii 4-0. Pierwszą bramkę, którą już obejrzeliśmy, strzelił w 30 minucie z karnego Morten Olsen. Trzy następne Duńczycy zdobyli w drugiej części spotkania, w 54 minucie i 62. Skutecznymi strzałami do brazylijskiej bramki popisał się Michael Laudrup. A w 67 minucie czwartą bramkę dla Duńczyków zdobył Lars Olsen. Za chwilę bramka Larsa Olsena. Dania, Brazylia 4-0. Piłkarze Stanów Zjednoczonych stoją przed wielką szansą awansu do finałów Mistrzostw Świata Italia 90. W kolejnym meczu eliminacyjnym Amerykanie pokonali wobec 11 tysięcy widzów w New Britain Gwatemalę 2-1. Prowadzenie dla piłkarzy USA zdobył już w trzeciej minucie Bruce Murray, w 22 minucie wyrównał Raul Chacon, a w 67 minucie gol Erika Eichmana przesądził o zwycięstwie zespołu Stanów Zjednoczonych. W tabeli Amerykanie ustępują wprawdzie 2 punktami Kostaryce, ale rozegrali o 2 spotkania mniej. A w Warnie zakończyły się Mistrzostwa Europy w koszykówce pani. Tytuł mistrzowski po raz kolejny zdobyły koszykarki Związku Radzieckiego, wygrywając w finale z Czechosłowacją 64-61. W tym spotkaniu, które decydowało o brązowym medalu, Bułgaria pokonała Jugosławię 79-67, choć do przerwy Bułgarki przegrywały różnicą 6 punktów. Bardzo dobrą formę demonstrują trenujący w Stanach Zjednoczonych dwaj nasi czołowi pływacy, Artur Wojdat i Mariusz Podkościelny. Podczas silnie obsadzonych zawodów w Mission Viejo Wojdat wygrał kolejne wyścigi, tym razem na 200 i na 400 metrów stylem dowolnym, a Podkościelny triumfował na 400 metrów stylem zmiennym. Tyle o sporcie. Dziękuję za uwagę.